Dzień dobry, Posmakuj. Z tej strony Paweł Dobrzański z kanału Posmakuj Polski i dzisiaj pokażę Tobie, jak zrobić fantastycznie zdrowy osyp jabłkowy. Oglądaj do końca. Jeśli szukacie domowych, polskich przepisów, to koniecznie zasubskrybujcie i polajkujcie mój kanał. Uznałem, że warto pokazać Wam, jak zrobić domowy ocet jabłkowy. Jesień, zima, jesteśmy tak naprawdę za moment w pełni zimy i musimy się zabezpieczyć, a ocet jest czymś naprawdę fantastycznym. Pokażę Wam go, jak przygotować i będę też opowiadał, jakie ma właściwości. Oczywiście zaczynam od przetworzenia jabłek. I tutaj sugestia. Możecie je pokroić, możecie je przepuścić przez wolnoobrotową wyciskarkę do owoców, możecie je zmiażdżyć, zgnieść. Chodzi o to, żeby wykorzystać całe jabłko, ale bez ogonków. Ogonki odrywacie. Ja dzisiaj sobie je spokojnie pokroję. Jakie jabłka? No najlepsze od swojej mamy z ogrodu, tak jak w tym przypadku. Mama Teresa przywiozła mi jabłka. Zobaczcie, one mają jakieś plamki, to nie są takie jabłka, one są umyte. Jeśli macie jabłka prosto z drzewa, nie musicie ich myć, ale jak gdzieś zbieracie spod drzewa, to należy je delikatnie umyć. Na skórce są też pozytywne i dobre bakterie, czyli najlepiej jabłka ekologiczne i niepryskane. Myślę, że jak porozmawiacie z ogrodnikiem, on na pewno w swoim ogrodzie ma też kilka jabłonek, na których hoduje takie jabłka trochę mniejsze, ale ekologiczne, które nie będą może aż tak bardzo pryskane jak większość jabłek. Tak więc zaczynam od usunięcia ogonków. Część już mam odkręconych i pokroję bardzo drobno jabłka razem z gniazdami nasiennymi, no tak naprawdę w całości. Jakbyście przez wirówkę wolnoobrotową też ją przerzucali, to też ten miąższ możecie włożyć do słoja i Wam w nim też będzie robił się ocet jabłkowy. Jak dużo jabłek potrzeba? Wziąłem kilogram jabłek na około 1,5 litra wody przegotowanej i tutaj możecie użyć albo miodu. Moje te jabłka są lekko słodkie, więc dodałem 2 łyżki miodu. Jeśli są bardziej kwaśne, jakaś złota, szarleneta, to wtedy dodajcie 4 łyżki miodu albo cukru, w zależności biały albo brązowy. Podczas fermentacji ten cukier zostanie całkowicie zjedzony przez drożdże. Słuchajcie, naprawdę ocet jabłkowy jest bardzo zdrowy. Jeśli potrzebujecie wyleczyć gardło, 1:1 ocet, woda, wypłukać. Codziennie rano polecam Wam zrobić sobie taką miksturę. Łyżkę miodu, 1/4 szklanki wody, 1 łyżka octu jabłkowego. Tak pół godziny przed zjedzeniem śniadania. To naprawdę doda Wam bardzo dużą ilość zdrowia, zakwasi Wam żołądek, bardzo dobrze wpłynie też, niektórzy uważają na odchudzanie, więc korzystajcie z octu jabłkowego, bo jest naprawdę mega zdrowy i mega potrzebny. Jabłka zalane i teraz one za każdym razem będą się unosiły ku górze, więc 2 razy dziennie trzeba będzie po prostu je przemieszać i odwrócić na drugą stronę. Jeśli tego nie zrobicie, to na powierzchni mogą powstać pleśnie. Tak codziennie 2 razy przemieszam jabłka, które cały czas wypływają na górę. To jest 6. dzień. A nam zależy na tym, żeby powstał kożuch zwany matką octową. On będzie taki żelowaty, przeźroczysty. Takie mieszanie musimy zastosować przez 4-5 dni, w zależności od tego, jaka będzie temperatura otoczenia. Przetrzymujemy ocet w temperaturze pokojowej w ciemnym miejscu. I starajcie się, żeby ocet jabłkowy nie stał gdzieś w pobliżu, na przykład zakwasu na buraki albo zaczynu na chleb. I pamiętajcie, 1-2 razy dziennie trzeba te jabłka odwrócić na drugą stronę, bo one będą za każdym razem wypływały do góry. Jeśli będziecie mieli na przykład jabłka przepuszczone przez wolnoobrotową wyciskarkę, to będziecie mieli więcej soku, a mniej miąższu, ale też dajecie ten miąższ. A tak jak ja pokroiłem, to tego płynu z cukrem albo z miodem też musicie dać trochę więcej, więc 2,5 litra będziecie musieli dać na taki kilogram jabłek. I teraz zaczynamy fermentację alkoholową i tak po tygodniu czasu będzie fermentacja octowa. Wtedy taki ocet odstawiacie i on się fermentuje nawet do 2-3 miesięcy. Czyli ta fermentacja będzie trwała długo.
Na górze pojawi się matka octowa. Możecie sobie później ją małą ilość albo większą odłożyć, jak będziecie robili następny oct, to żeby przyspieszyć, możecie też dodać tą matkę octową do kolejnego octu. A tak wygląda moja matka octowa i sam ocet jabłkowy. Zobaczcie. Taki ocet możecie zrobić też z dowolnie innych owoców, na przykład z malin, czy na przykład z wiśni. I zwróćcie też uwagę na to, żeby te owoce były świeże, żeby nie były, broń Panie Boże, jakieś przypleśniałe. Jeśli są jakieś delikatnie też nawet obite, to odkrójcie to, dajcie pełnowartościowe owoce do Waszego octu. Musicie być bardzo cierpliwi i wytworzenie octu potrzebuje nawet 2-3 miesiące. Przykrywacie teraz ten ocet ścierką, najlepiej obwiązujecie gumką, recepturką albo sznureczkiem i codziennie oczywiście zdejmujecie i mieszacie. Po dłuższym czasie, po tych 2 miesiącach, jak będzie już ta matka octowa, ją oczywiście znowu sobie wyjmiecie, tak jak wcześniej powiedziałem, ale zlewacie do butelek, odsączając przez ścierkę albo na przykład przez filtr papierowy do kawy. On się delikatnie będzie nasączał i on przepuści Wam tylko ocet. Nie obawiajcie się też tego osadu, który pojawi się na dnie butelki. To wszystko jest pożądane, wszystko jest dobre i zdrowe. Gdyby Wam ta fermentacja jeszcze się nie ukończyła i zobaczycie, że są jeszcze jakieś bąbelki, to odłóżcie ten ocet spokojnie jeszcze w ciepłe, ciemne miejsce na jakiś tydzień czy na 2 tygodnie i dopiero wtedy zlejcie do butelek i zakręćcie. Ja przechowuję butelki z octem jabłkowym w spiżarce, jak są zamknięte, a jak otworzę, to wrzucam do lodówki zimnej i tam sobie czekają na swoje użycie. Pamiętajcie też o tym, żeby nie przykrywać gazą słoika z octem jabłkowym, dlatego że meszki mogą przedostać się przez te większe dziurki, a to jest nam niepotrzebne. Najlepiej przykryć czystą ścierką. Jeśli będziecie produkowali ocet, to zobaczcie, że jeśli byście robili z papierówek, to ten ocet wyjdzie Wam jasny. Jeśli te jabłka będą takie lekko czerwone jak moje, to ten ocet wyjdzie już Wam rubinowy. Jeśli będzie na przykład jakaś szara wyneta, bardziej kwaśniejsza czy złota, to on już też wyjdzie jeszcze bardziej ciemny. No i oczywiście od tego, jaki miód wykorzystacie, czy brązowy cukier. Więc kolor octu wyjdzie w zależności od tego, z jakich produktów będziecie go produkować. Jeśli pojawią się Wam jakieś pytania, to bardzo proszę napiszcie w komentarzu, co chcielibyście wiedzieć. Widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia i cześć!